Szanowni Państwo, odebranie mniejszości niemieckiej subwencji oświatowej i chęć przekazania polonijnym środowiskom pokazuje te osoby, które to wymyśliły, w niekorzystnym świetle. Pokazuje, że nie ma pomysłu, jak pomóc polskim dzieciom, oprócz tych pomysłów, które polaryzują środowiska. Wymyślane są rozwiązania bez konsultacji z szerokimi środowiskami i przez takie rozwiązania szkodzi się nam tutaj w Niemczech, bo my prowadzimy rozmowy z niemiecką administracją i staramy się o środki z niemieckiej administracji na język polski. Tak jak było to do tej pory, polska administracja płaciła za nauczanie języka niemieckiego w Polsce. To jest dobrze rozumiana symetria, szanowni państwo. A zabieranie jednym i dawanie drugim nie prowadzi do pojednania, tylko polaryzuje grupy społeczne. Obok mniejszości niemieckiej cierpią teraz dzieci innych mniejszości etnicznych. My tego nie chcemy. Dobra współpraca na tym nie polega. I to rozwiązanie tworzy też kontekst, w którym języka polskiego może być mniej i tworzy zły klimat w naszych relacjach. Szanowni Państwo, pamiętajmy, najważniejsze są nasze dzieciaki. Najważniejsze jest, żeby dzieci mniejszości niemieckiej i dzieci polskie w Niemczech miały dostęp do szerokiej oferty języka niemieckiego, języka polskiego i w tym kierunku powinniśmy dążyć.